Weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która ułatwia zabudowanie pustych przestrzeni w miastach. Między innymi ułatwienia polegają na tym, że łatwiej będzie w istniejącą zabudowę wkomponować plomby, czyli takie budynki, które uzupełniają przestrzeń pomiędzy istniejącą zabudową. Dotychczas zdecydowanie bardziej restrykcyjne wymogi musiały być spełnione i trudniej było uzyskać pozwolenie na budowę takich budynków. Dla przykładu, teraz już można dostawić ścianę budynku ślepą bez okien do istniejącej ściany budynku w ostrej granicy działki, jeżeli ona również nie zawiera, czy nie ma okien. Wcześniej, żeby taka inwestycja była możliwa do zrealizowania, niezbędne było każdorazowo uzyskanie odstępstwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które to odstępstwo no, zazwyczaj bez problemu firmy były w stanie uzyskać, czy inwestor był w stanie uzyskać, natomiast zabierało to bardzo dużo czasu i powodowało zupełnie niepotrzebną niepewność. Dzisiaj można po prostu z góry taki proces łatwiej zaplanować. No, dla przykładu w Warszawie przestrzeni niezabudowanych działek przy istniejącej zabudowie jest ogrom. To są setki nieruchomości, setki działek. Dla przykładu obok kamienicy, którą remontujemy na Brzeskiej 18 jest właśnie taka pusta działka, gdzie aż się prosi, żeby uzupełnić pierzeje ulicy, wstawić budynek, z którego będą mogli później korzystać ludzie i który tą tkankę miejską uzupełni. Budowanie w centrum miasta z jednej strony jest najtrudniejsze, bo tam jest najwięcej wymogów, które muszą być spełnione. Z drugiej strony to są te przestrzenie, które są, czy te nieruchomości, które są uzbrojone i gdzie ludzie chcą mieszkać, w związku z czym aż się prosi, żeby te lokalizacje, które są przeznaczone pod zabudowę, gdzie są plany miejscowe, które dopuszczają zabudowę, żeby one po prostu zostały zabudowane i żeby ta infrastruktura mogła być w pełni wykorzystana.